dzisiejsza taktyka bycia rozpoznawalnym polega na tym, że będziemy kręcić filmik z Gekonem. Z Kotem Sromotnie mi nie wyszło, także teraz prezentuję Państwu Smigola, który... Smigu, chodź. Smigu, chodź. Smigu, spadniesz, a potem wpadniesz w jakąś dziurę i już nigdy Cię nie znajdę. Chodź. Dobrze. Smigol, powiedz im, o czym będzie dzisiejszy temat. Powiedz im. Aha, wychodzisz, dobrze. Dzisiejszy temat. Cześć. Będziesz mi buziaka, czy będziesz mnie atakować? Chodź. Nie, nie, Smigol nie atakuje. Raz mnie ugryzł w rękę, ponieważ go niosłem w zły sposób i się wściekł i tak spróbował mnie ugryźć, ale nie ma zębów. Więc tylko mnie tak zrobił mi takie chap w rękę i tak mi nawet, tak jakby mi naciął na skórek sam, także miałem takie białe frędzelki na granicy i miałem jedną małą czerwoną kropeczkę, śmiałem się, że ugryzł mnie do krwi. Aczkolwiek nie, choćby bardzo próbował, sądzę, że nie był mi w stanie niczego odgryźć. Przepraszam na moment. Smigol, nie umiesz partycypować w filmiku. Chodź, będziemy tutaj razem teraz. I ten. Tak, temat na ten tydzień. Ja się w niego jakoś z grubsza nie zagłębiłem za bardzo jeszcze. Ale z tego, co powiedziano mi, to polega na tym, co straciliśmy w dzieciństwie, raczej z dzieciństwa, co straciliśmy w okresie dojrzewania. I tak, no, pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, która mi się stała w okresie dojrzewania, która mi coś zabrała, to były cycki. Więc straciłem możliwość noszenia takich ubrań, jakie mi się podobało. I takie nosiłem, ale nie wyglądało to już tak fajnie, jakbym chciał. I tak, to było smutne. I straciłem możliwość tego, że można było sobie zrobić tak. I tutaj było tak fajnie i komfortowo. I gdzie jest mój Gekon? Chrystusie, siedzi tam dobrze, jest grzeczny. Jesteś grzeczny? Co ty tam knujesz? No, coś tam knujemy. No. Co tam sobie jeszcze myślę? No i to też był taki moment, kiedy... szczególnie kiedy jest się socjalizowanym jako kobieta i jest się odbieranym w ten sposób, to społeczeństwo zaczyna świrować i zaczyna nas traktować debilnie i zaczyna nas traktować, jakbyśmy byli czasami przedmiotami i są jakieś takie głupie oczekiwania, że będziemy się zachowywać i robić jakieś rzeczy w jakiś sposób. Ja tak naprawdę zawsze jak zachowywałem się jak bachor, tak się zachowywałem też w wieku, jak miałem kilkanaście lat. I to ludzi strasznie, strasznie mi to przeszkadzało, że ja się lubiłem wydurniać i robić takie rzeczy. I z jakichś powodów faceci w mojej klasie też robili takie rzeczy. Pamiętam... Boże, gdzie jest mój Gekon? A, przyczepił się, jak to Gekon. Smigu, pełzniesz? Do góry? Miałem takich kolegów i oni tak robili takie różne głupie rzeczy i byli z tego, może nie powiem, że za to byli lubiani, ale byli, na pewno nie byli za to jakoś specjalnie piętnowani, podczas gdy ja robiłem też inne głupie rzeczy i może też nie byłem jakoś piętnowany, ale na pewno byłem traktowany z takim politowaniem lekkim, tak jakbym był upośledzony, podczas gdy oni po prostu byli chłopcami i to było takie, że no dzięki. Więc tak. Sorry, ja chyba odłożę tego geka, bo on tak trochę tutaj mnie wybija mnie z rytmu mowy. Dajcie mi chwilę, nie, to się szybko uwinę z nim. Halo? Czemu nie byłem nagrywany? Skandal. Teraz próbujmy zrobić tak, żebym ja wyglądał jak humanoid nawet teraz. Nope, nic z tego. Co jeszcze? Tak właśnie mówiłem, że tak dziwnie trochę, ja nie wiem do końca jak zinterpretować ten temat. On jest bardzo ciekawy na pewno. Aczkolwiek sądzę, że każdy go ugryzie z kompletnie innej strony. U mnie to głównie była trochę taka utrata takiej swobody w byciu bachorem, ponieważ ja w dalszym ciągu czułem się bachorem i tak do takiej głębokiej szesnastki ja byłem bachorem, no i ciężko ukryć, że po prostu nie byłem. I to było głupie, że ludzie widzieli we mnie już w jakiś sposób, widzieli we mnie dojrzałą samicę, którą definitywnie nie byłem w aspekcie mentalnym, w żaden sposób ani dojrzałą, ani samicą nie byłem. I było to takie, powiedzmy, dla mnie dość, wprowadzało to zamęt w moim samopoznawaniu się i ja do końca nie wiedziałem, wiedziałem, czego ludzie ode mnie oczekują, ale absolutnie kategorycznie ani nie potrafiłem tego spełnić, ani nie chciałem tego spełniać i robiłem wszystkim na złość. Im bardziej ludzie oczekiwali, że będę się wpisywał w jakąś taką normę, tym bardziej się w nią nie wpisywałem. Ale odchodzę od tematu, o co mi chodziło. Co ja takiego straciłem? No głównie, kurde, wszystko mi zepsuło dojrzewanie fizycznie. Ale z tym nawet nie miałem aż takich problemów, jak miałem właśnie z takimi jakimiś oczekiwaniami. I starałem się być na przykład, nie wiem, jakoś się wyrażać w takim feminizmie, że ogólnie, że nie mówcie mi, że mi czegoś nie wolno, tylko dlatego, że jestem kobietą. Poza tym miałem takie dziwne podejście, że ja wcale się nie czuję kobietą. I do tego to było takie, że
moje podejście do feminizmu było takie, że nie każcie mi robić tego, bo ja tego nie chcę robić, podczas gdy to na ogół były rzeczy, które większość kobiet chce robić. I to było takie na przykład, że dla mnie największym uciśnieniem było noszenie sukienek. Ja nie rozumiałem, czemu inne kobiety się na to godzą. I to było takie, no, odbiegało mi od tego, co ja chcę powiedzieć w ogóle. Coś mi to strasznie rezonuje. Jak mówię, to słyszę swój głos, tak w drganiach. Boże. Ruchy tektoniczne jakieś tutaj. Tak to na szczęście mi się ufarciło, bo niby nie miałem jakichś takich akcji, żeby mi ktoś, nie wiem, narzucał jakieś tutaj zachowania w domu, na przykład, nie wiem, żebym miał chłopaka, albo żebym planował rodzinę i zakładał, nie wiem, tak, planował rodzinę i zakładał dziecko i nie wiem, nie miałem jakichś takich rzeczy, więc tak naprawdę co mogłem stracić w sumie? W sumie to na szczęście niewiele. Oprócz tego, że straciłem możliwość chodzenia nago, bez koszulki i oprócz tego, że mogłem stracić passing jako mały chłopiec, ponieważ jak byłem bulwą kompletną, to faktycznie wszyscy myśleli, że jestem małym chłopcem, bo miałem krótkie włosy i ubierałem się w za duże ubrania w stylu PRL-u, czyli kompletnie bez żadnej płci. Także tak, to mogłem stracić faktycznie. Ale to tylko i wyłącznie ze względu na włosy, więc w sumie niewiele. No i o. Nie wiem, ten temat brzmi jakoś tak smutno i depresyjnie, ale na szczęście znowu stwierdzam, że moje życie wcale nie było takie smutne i depresyjne, że nawet na ten temat się za bardzo nie wypowiem. I w sumie trochę nie wiem, co robię. Mam wrażenie, że ostatni filmik nagrywałem tak kilka miesięcy temu, ale no, moje życie ostatnio trochę nie jest. No dobra, to chyba skończyłem. Idę zaraz zobaczyć, czy mój gekon się już okiełznął, czy dalej skacze w kółko i dać mu jakiegoś świerszcza. Tymczasem żegnam się i widzimy się za tydzień i moje czoło jest gigantyczne. Ale co zrobić? Cycki. Smingu, chcesz świerszczyka? Będziesz jadł świerszczyka? Chodź. No chodź. No chodź, masz świerszczyk, masz. No chodź, zobacz jak biega. Specjalnie dla ciebie, kręci tyłkiem, chodź. Miejsce. Dobry kek. Chcesz jeszcze? Chodź tam się jeszcze. Chodź. Żarłok. Masz ostatniego, ty bestio. No dobra, robisz gruby, już jesteś.